Ze mną jest Kamil Dick, także cześć. Siemanko, przed nami mecz, który rozegramy sobie za chwilkę, pojedynek 1 na 1. W takim razie zacznijmy może od tego, jak wyglądają nasze składy. Tutaj mamy twój skład i ta karta mnie troszkę przeraża, powiem szczerze. Gdzie by nie położyć właśnie tego zawodnika, nie postawić go w składzie, to będzie spisywał się fenomenalnie, mam takie wrażenie. Jak ci się w ogóle gra tą kartą? Znaczy na pewno jest mocna, na pewno z tyłu daje mi takie poczucie bezpieczeństwa. A z przodu? I na pewno z przodu nie próbowałem za dużo, ale na pewno przy stałych fragmentach gry jest przydatna, bo jakieś bramki udaje mi się strzelać, także jest... No jest dość mocna i w ofensywie, i co najważniejsze w defensywie. Tak wygląda mój skład. Mamy tutaj zawodnika, o którym dzisiaj słyszałem, że lubiłeś z nim grać, czyli Lukaku. Lukaku tak, Lukaku z Evertonu szczególnie. Zresztą też te wątki u mnie w tym moim składzie Evertonu, bo na pewno Evertonem dużo grałem właśnie we wcześniejszej wersji. I gdzieś tam polubiłem ich. Lukaku na pewno był takim zawodnikiem, który robił mi różnicę w ofensywie. Okej, dobra. Także fajnie się prezentuje, na papierze tak. Na papierze tak, zaraz to zweryfikujemy wszystko, także przejdźmy do meczu. Powiem wam, że po kilku latach szukania w końcu udało mi się znaleźć kogoś, kto gra na strzałkach. Jak to jest w ogóle? Dlaczego na strzałkach akurat? Tak zawsze tak byłem przyzwyczajony i powiedzmy, dawniej tak się grało. Nie tak? Przeszkadza mi to, w sensie gra mi się okej, okay, więc... Taktyka na mecz, szybko strzelić i się bronić. Albo strach. Nie, jak tego nie strzeli? Pusta bramka to była i to był Neymar? Tak. O nie. O Jezu. Znowu ciepło pod moją bramką już po raz drugi, a mamy 12 minutę spotkania. Nie. Ale o Paweł, to jest bramka i tak, 1-0, 14 minuta. Co tu się dzieje w ogóle? Bernardo Silva. Tak jak mówiliśmy, na papierze. Panowie, no jeszcze nie byłem nawet pod twoją bramką, także nawet nie wiem, jaka tam murawa jest. Oj. Czy to był właśnie ten obrońca, o którym ja myślę? Może teraz Crespo. Aj, to jest bramka. Tak jest. Ale to była taka przebitka w środku pola w sumie. Tak, to wszystko tak. Od tego się zaczęło. No cóż, takie rzeczy czasem się zdarzają. Cały czas tutaj jest dziura po tej stronie właśnie. Nie wiem, kto ją... Ajaj. Łap. Ajaj. 34 minuta, nie jest źle na razie remis. Może teraz, może to jest ta... To jest ta kontra. To jest ta okazja. I znów ta obrona. Widać, że ja gram z obrońcą po prostu. Każdy mój ruch jest odczytywany. O nie. Może teraz, może jeszcze raz Crespo. Nie, nonszalancja, nie. Dlaczego ja to zrobiłem w ogóle? To się zemści, coś czuję. No i powiem ci, że nie spodziewałem się, że to będzie aż tak... wyglądało dzisiaj, jak wygląda, bo myślałem, że to będzie spacerek, naprawdę. Z racji tego, że no, nie macie zbytnio dużo czasu, żeby grać cały czas. Tak. Tu się okazuje, że się właśnie dzieje coś takiego, 2-1. Nie wiem, to my może zaczniemy hodować kukurydzę albo coś po tym dniu dzisiejszym. Co tu się dzieje w ogóle? Właśnie Bakambu, dlatego go lubię, bo ma wszystkie fajne, wszystkie cechy ma. Dobrze gra głową, szybki, ma dobre uderzenie. A powiedz mi, czy grałeś przeciwko któremuś zawodnikowi właśnie, którego masz w składzie, tak na żywo? Na pewno tak. Tych, których mam? No na pewno Thiago Silva. Mhm. Czy to jeszcze jak grał we Włoszech, na pewno w PSG również. No mam kilku zawodników, z którymi grałem razem w drużynie, nie wiem, Bakayoko czy Bernardo Silva na przykład. No Bakayoko w tym roku jest bardzo często używany w składach. Powiedz mi, na żywo też to jest taki... Na pewno tak. Taki jest, zawodnik myślę, że ma jak podobny, tak, jest na pewno takim defensywnym, szóstką można powiedzieć, defensywnym właśnie. No u nas w tamtym roku na pewno zrobił dużą pracę i przyczynił się mocno do mistrzostwa Francji, które zdobyliśmy. Bo... Na pewno robił taką robotę, której nie widać. Taką. Tak, to jest taka pozycja trochę niedoceniana, to prawda? Boję się, co byś robił, mając mój skład, tak naprawdę, powiem ci. Nie. Aj. Ale możemy się zamienić. Wiesz co, ja ci oddam mój skład, a ty możesz mi dać tą kartę swoją. Chętnie przyjmę. Oj.
zagrali. A to było później dopiero. Tak, na szczęście później. Tak. Nie, nie. Jak? To był fart, to był fart. Dlaczego? Nie, jak to będzie gol, to już jest po meczu, może jakoś... Neymar. 3-1, Neymar. Ja robię zmiany na szybko. Aj, nie ma to. Nie było? Został. Nie było? Nie, on mnie zaraz dogoni. Nie, to była taka setka. Oj! Wiesz co, że tak naciskałem, ładnie, bo nie zdążyłbym się obrócić po prostu. Tak, piątką to było? Tak, ale szkoda, że 60. Honorowa taka przynajmniej za dwa. Jeszcze jest czas. Nie wiem, czy jeszcze jedna akcja będzie. Może się uda. Nie kończ tego, panie sędzio, nie kończ. Nie, no tu jest ten obrońca, z którym ja szans nie mam. O, mam piłkę. Wysokie podanie do Neymara. No cóż, 3-2. Ale naprawdę fajne spotkanie. Bardzo ciężko mi się grało. I powiem ci, że czuć, że twoja karta jest po prostu niesamowita. Ciężko go przepchnąć. A na pocieszenie to została mi tylko ta bramka Crespo, Bakambu będą w the match. Tak mówiłeś. 9-5, tak. 9-5 ocena. Bolasi trochę i Miralas może mniej widocznie, ale Bakayoko też świetna ocena. 8-2, ja bym Coleman, tam 10-0 dał. Coleman 9-4, też bardzo mocno na prawej obronie. Tak, no zdecydowanie tutaj starałem się atakować tą stroną, ale nie wyszło. To, co Coleman przepuścił, to nadrabiał Glik, no i tak to już wyszło, się kończy. Okay. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, wielkie. Mam nadzieję, że dzięki. Grało się. Cześć, dzięki. Grało się dobrze. Znaczy na pewno fajne doświadczenie. Pierwszy raz gram z poważnymi zawodnikami, jeśli chodzi o wirtualną piłkę, także fajne, tak jak powiedziałem, doświadczenie, jakaś nowa nauka. Więc na pewno fajna zabawa przede wszystkim, bo na pewno lubię grać w FIFA i na pewno doświadczenie, które mam nadzieję pomoże mi w przyszłości. No cóż, mogę życzyć tylko powodzenia i wbicia tej pierwszej ligi, i wygrania pierwszej ligi, bo naprawdę myślę, że tutaj z łatwością to w tym roku zrobisz, bo jak widać grasz bardzo fajnie i jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało i zdziwiłem się bardzo, że takim składem aż tak właśnie dostałem, także... No cóż, jak to mówią, skilla nie kupisz, do mnie teraz pasuje bardzo. Także dziękuję raz jeszcze, mam nadzieję, że było fajnie.